Stadion dziesięciolecia w Warszawie wreszcie do czegoś się przydał. Niemcy z Niemieckiej Republiki Federalnej i Polacy rozegrali na nim mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy. Nasi przeciwnicy w czasie ostatnich 20 lat na Mistrzostwach Świata, do których my wciąż nie możemy się zakwalifikować, zdobyli medale. Złoty, srebrny i brązowy. Rywale więc nie byli sobie równi. A jednak liczyliśmy na cud. Początkowo walczyliśmy jak równy z równym. Ba, zdobyliśmy pierwszą bramkę ze strzału Gadochy. Radości było co niemiara. Trwała ona jednak krótko. Jan Ciszewski i Ryszard Dyja, pomimo przewidywań, mocno przeżyli wraz z nami strzał Gerda Millera, króla strzelców z Meksyku. Po przerwie znów było gorąco, ale bramki Polacy nie zdobyli. Za to dwie uzyskali jeszcze Niemcy. Na stadionie wszyscy posmutnieli, przy telewizorach także, a sprawozdawcy orzekli, że piłkarze dalej muszą uczyć się gry. Publiczność zaś dopingu własnej drużyny, nawet gdy ta ponosi porażkę.